Siemaneczko wam, witam w nowy dzień. Ja się czuję dzisiaj naprawdę bardzo dobrze i jestem strasznie podekscytowany, dlatego że jesteśmy w Asakusa, czyli w miejscu, gdzie jak byłem poprzedni raz w Japonii, to właśnie tutaj sobie mieszkałem w hotelu i naprawdę jest tutaj fajnie. Chcę wam pokazać fajne miejsca, bo zobaczymy tutaj na pewno bramę Kaminarimon, gdzie potem, jak się przejdzie przez tą bramę, to będzie dużo takich fajnych skrolowych straganów, gdzie można kupić fajne rzeczy, które są też rzemieślnicze, gdzie ludzie sami właśnie je tam robią. A potem, jak będziemy szli tą ulicą, dojdziemy do świątyni Sensoji, czyli najstarszej buddyjskiej świątyni w Tokio, która jest naprawdę piękna i myślę, że znacie ją z widzenia, jak oglądaliście kiedykolwiek jakieś materiały z tego miasta, więc ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania, a na początku wam pokażę złotą kluskę. Jesteśmy już pod kluską, tam wystaję i dowiedziałem się, co to jest. Jest to muzeum piwa i dlatego tak mnie tutaj ciągnie. Chciałem się napić piwka w tym miejscu, ale powiem wam, że za samo to, że jestem w tym miejscu, a nie w innym, płacę 3 razy więcej za to samo, więc ja będę polskim Januszem i po prostu napiję się potem tego piwa z myślą o tym miejscu, wyobrażę sobie, że tutaj jestem i zapłacę 3 razy mniej. A tam, jak widzicie w oddali, o tutaj, jest właśnie Apa Hotel, czyli miejsce, w którym spałem. Tutaj jest nasza brama Kaminarimon, ale ja wam polecam odwrócić się w drugą stronę i pójść tutaj do informacji, ponieważ informacja jest za darmo, a na samej górze macie oczywiście darmowy punkt widokowy, więc na początku idziemy tam. I tak jak mówiłem, macie bramę, potem długa aleja, gdzie możecie kupić różne fajne rzeczy, a na końcu mamy świątynię buddyjską, najstarszą świątynię buddyjską w Tokio. No i jesteśmy, ja tak to nazwę po polsku, na ryneczku i powiem wam, że te zapachy, które tutaj się unoszą, są tak niesamowite. Ta słodka fasola, jakieś cukierki, jakieś ciasteczka, to wszystko tutaj można kupić, zjeść i myślę, że to jest ogólnie spoko opcja na randkę. W świątyni Sensoji przywitał nas złoty smok. Mega się cieszę, że akurat trafiłem w tej świątyni na taki pokaz, dlatego że nigdy takiego czegoś wcześniej nie widziałem na własne oczy, że właśnie prowadzili tego wielkiego smoka, potem za nim była ta gondola, nie wiem jak to się nazywa, poprawcie mnie, gdzie kobiety grały na instrumentach, za nimi faceci szli jeszcze, nawalali w bębny. Wow! To było naprawdę mocne, uwielbiam. Dosyć świątyń na dzisiaj. W tym momencie idziemy coś zjeść, ponieważ jestem głodny. Mam ochotę na tempurę, więc za chwilę wyszukam jakiejś dobrej tempury w okolicy. Na goglach ma 4.0, więc lecimy do środka i zjedzmy coś. Tak się prezentuje nasza tempura, a tam jeszcze na dnie mamy ryż. Więc jest co pojeść. No i zupka. O mój Boże, ale się nażarłem. Akurat przychodziłem koło jakiegoś centrum handlowego, więc dam szansę. Chociaż jak ostatnio wszedłem do centrum handlowego, to widziałem sam jakieś Gucci i tak dalej, a ja miałem 300 w kieszeni i chciałem kurtkę sobie kupić, nie? Więc no, może tutaj będzie lepiej. O mój Boże, ale piękne. Ile kosztuje? Uwaga. 7800. Ej, nie tak źle w sumie. Bywało gorzej. No ja się poddaję z tą kurtką. Jedną sobie upatrzyłem w innym miejscu jakoś z tydzień temu i po prostu ja tam wrócę, kupię ją. Może to nie jest najlepsza kurtka, ale jest też w miarę tania. A ważne, żeby było mi po prostu cieplutko. Tyle. Tak zrobię. Postanowione. Jako że tyle tutaj jem i nie mogę teraz zbytnio biegać, bo jestem po chorobie, więc no łatwo mi się zarazić po raz kolejny, to idę do stacji Ueno, czyli jakoś 2 km, 2,5 km z buta. Przejdę się, zobaczymy jak będzie wyglądała okolica tutaj i nagram wam jakieś przebiteczki, które właśnie zobaczycie w tym momencie. Ja tak w ogóle was zabieram, a nie powiedziałem wam po co tak naprawdę idziemy do Ueno.
A to dlatego, że jest tutaj bardzo duży sklep Book Off, ten, który ma używane rzeczy, bo szukam gry na Nintendo Switch o pociągach. I to też nie tak, że jestem Mikolem, nie jestem. Po prostu chciałbym mieć tą grę, bo mi się ona podoba. Bo się jeździ pociągami w Japonii. To bardziej o Japonię chodzi, a nie o pociągi. Jestem w jakimś miejscu, gdzie jest bardzo dużo różnych barów i ceny są naprawdę bardzo spoko. I z jednej strony mój taki wewnętrzny alkoholizm mówi: usiądź, napij się, może kogoś poznasz. Ale z drugiej strony tak cicho gdzieś tam słyszę z Polski głos mojej mamy, która mówi: synu, byłeś wczoraj chory, a ty dzisiaj chcesz pić zimne piwo? Okej, mamy 3 piętra, jeżeli nie będzie tutaj mojej gry o pociągach, to się wkurzę. Ej, jestem blisko, bo jest, ale nie o tej linii, którą chciałem, więc szukam dalej. Nie było, ale ja się nie poddaję, jeszcze będę podchodził do tej gry w Akihabara. A teraz czas zawijać do domu i się pouczyć, bo potem nie będzie mi się chciało, więc no cóż, nauki czas, start.